Jesteśmy dzisiaj na PGA. Czemu tu jesteśmy? Szukamy najlepszych cosplayów, najdroższych. Popytamy się skąd inspiracji i tak dalej. Ja nie uważam, że się przebrałem. Szczerze, bym tak sobie chodził na co dzień. A cosplay polega na tym, że nie chodzisz tak na co dzień. A ja zajebiście się w tym czuję i nic mi nie możecie z tym zrobić. Idę szukać. Outfit kosztował dosłownie nic. Okay. To jest wszystko zrobione. To jest firanka? Prześcieradło. Po prostu dużo razy słyszałem, że wyglądam jak Jezus i... To powiedz mi, jaki był twój największy grzech? Często się nie chodziło do kościoła. No. Raz się coś tam wydarzyło z koleżanką. Oj, ale to chyba wbrew zasadom jest. No przed ślubem więc. Dobra, a jakbyś tutaj chciał rozgrzeszyć drillowców z ich grzechów, to co byś im powiedział tutaj? Nie ma co. Nie ma, nie co, ma dla nich ratunku. Nie ma dla ratunku. Nie ma ratunku. A zrobisz jakiś drillowy taniec tutaj? Jasne. Trzymajcie się, bless. Bless, amen. Czego byś nigdy na siebie nie założył? Stroje fury. Co to jest stroje fury? No są to takie te duże zwierzaki, co ludzie chodzą tak sobie poprzebierani. A i czemu? Nienawidzę tego, spaliłbym żywcem. Tak flisa byś sobie założył? Czyli nie mam nic innego pod ręką, to czemu nie? A, czyli tak już w ogóle w ostateczności. Wszystko no, obsrane i tak dalej, to mówisz, dobra, ja dawaj tego tech flisa. Ja po prostu noszę wszystko to, co mam pod ręką. Dobra, a ty lubisz drillowców? Zależy, kto się trafi. Dobra, a miałaś jakieś nieprzyjemne sytuacje z drillowcami? No, po prostu byłam obrażana, nie? Coś tam rzucili tekstem i no... I jak zareagowałaś? Po prostu obojętnie przeszłam, bo już mi to kinda nie robi, nie? W tym momencie. No, jestem Ewelinką z League of Legends, z serii KDA Popstars. I czemu akurat postacie z League of Legends? Lubicie tą grę najbardziej, czy po prostu wam się podobają postacie? Trochę zrobiłyśmy to do grupki, a trochę faktycznie ta seria Popstars jest ładna. O, ładna, okej. Okay. Jakby jakiś chłopak chciał was zaprosić na randkę, to najlepsze miejsce na randkę to? Maczek? Maczek, dobra. Kebab. Co się robi z taką poduszeczką? I czemu jesteś cały mokry? Bo właśnie pada, co się robi? No wiadomo, się leży tak, można dobrze... Chyba wygodna jest, dotknij sobie. No wygodna jest. Jest zajebista. Ile kosztowała taka podusza? 180. 180 zł? Za 180 zł to fajną dupeczkę sobie zabierasz na jakąś kolacyjkę. Nie wolałbyś tego? Nie, ja to robię prezent dla mojego wychowawcy ogólnie. A, twój wychowawca lubi... Lubi. Tak? Tak. Stary, a od czego to jest nauczyciel? Angielski ogólnie. Fucking shit, man. I co myślisz, że on z tym będzie robił? Kurwa, nie wiem, on ma dużo takich rzeczy, na przykład naklejki czy coś. A lalkę ma prawdziwą? Chyba nie. On ma żonę, więc... A chciałbyś taką dziewczynę mieć w prawdziwym życiu? Nie, zbyt taką uwaśna. Nie podoba... Jaka? Grubaśna? Uwaśna, takie uwłowo, nie wiem o co chodzi. No dobra, ja szczerze bym się umówił. Na kogo się przebraliście? Ile kosztowały wasze stroje? Generalnie do Suzasitów mój... Nie wiem, 150? Okay. No może trochę więcej, bo wiecie. Największy przypał, jaki mieliście w życiu? To, co jest po ciemnej stronie mocy, zostaje po ciemnej stronie mocy. Dobra. Słuchaj, Ludwiczek, co ty zonisz o cosplayowcach? Czy się przebierałeś kiedyś? Za Harry'ego Pottera się kiedyś przebrałem i biegałem po domu, rzucając zaklęcia do mojego psa. Twoja ulubiona gra, o. I postać z gry, za którą byś się najchętniej przebrał. Kurczę, chłopaki mieli kupić kostiumy Eliski, więc jak dalej to jest aktualne, moja ekipa na urodziny chce dostać mój cosplay Eliski. Eliska? Kto to jest? Postać z Lola. Jak oceniasz mój dzisiejszy taki outficik? Spodnie Nike'a, bluzę Nike'a, buty drill, mocna siódema, mocna siódema. Zdradzić ci tą? Nikt nie musi wiedzieć, nie musisz być jak Majewski. Tak, słuchaj, kurwa. Ile to kosztowało i co ty masz tutaj? To są małpki jakieś? To są małpki na poprawę humoru. Okay. Małpki, żeby lepiej się wspinało. Oczywiście. Jak upadniesz, to nie będziesz czuł bólu. Kosztowało go stroju plus minus 4,5 tysiąca. 4,5 tysiąca? Wszystko ręcznie szyte, nie? Skąd inspiracja w ogóle? Skąd zajawka na to? Z gry i też trochę po pilnemu, nie? Ale masz troszkę taki podobny styl do drillowca, bo zobacz, jak ja sobie założę kaptur, to też mam, to też mi tak opada. Czy znasz jakieś drillowe ruchy? Nie, jakieś tańce, wiesz, typu coś takiego.
niezły ziomek. Dlatego nie bierzcie narkotyków, nie pijcie, bo potem się przebieracie za asasynów i innych. Zobacz, jak ja wyglądam. Fajny strój, schludny, elegancki. I tyle. Czego ty byś nigdy na siebie nie założył? Chodzi mi w życiu codziennym. Raczej drillowiec. Drillowiec, czyli tak byś się nie ubrał jak raczej ja. Raczej nie. A co ci nie odpowiada? Kolor czarny. Prawie a, nie lubisz czarnego? No. Czemu szturmowiec chodzi bez kasku na głowie? Bo nie jest szturmowcem. A kim jesteś? Żołnierzem klonem. A klony i szturmowcy to są dwie różne rzeczy. O, to przepraszam bardzo, przepraszam za ten. Za ile masz swój cosplay? No ciężko powiedzieć, myślę, że tak... 500 sama zbroja, bym się zmieścił. Aha, dobra. Bardzo dziwnie mi się patrzy w twoje oczy. Tak się czuję niezręcznie. A słuchajcie, czego byście nigdy na siebie nie założyli? Chodzi mi na co dzień. Nie wiem, jakieś przebrania furasa. Furasa? Tak, widziałem ludzi na co dzień tak chodzących. A jakbym chciał na przykład złapać zajawkę na cosplay, taki byście mi polecali? Za Dędziego. Dędziego? Tak, będziesz pasował idealnie. To, nie wiem, czy mnie teraz obrażasz, czy nie? Nie, naprawdę. Tak wygląda postać. Aha. Czyli miałbym mieć... Okej, okay, czyli uważasz, że jestem na tyle brzydki, żebym miał piłę zamiast swojej twarzy. No dobra, no. Dobra, jakbyś miała się ze mną przywitać jako twoja postać, to jakbyś to zrobiła? I to jest właśnie to przywitanie? Okej, okay, dobra. Dobra, nie wita się. Hej, idziemy się napić? No pewnie, idziemy! Na małpkę, dobra. A ty? Kazucha z Genshin Impact. No i dawaj się przywitaj ze mną. Na przykład idziemy i chcę ci przywieźć piątkę, chcę się przywitać i jak... Jak wiosenne liście jesienią, miło cię spotkać. Nawzajem, jak wiosenne liście. Podchodzisz do dupeczki 10 na 10, próbujesz zagadać i mówisz jej, jak wiosenne liście. Jesienne liście, sorry. No, dobra, nieważne. Za strój nie wiem, ponad 1000. Ale sam robiłeś, czy właśnie kupiłeś? Wszystko jest robione samemu. Okej, i z czego to jest wykonane? Piankę, miecz pozwolę zobaczyć, śmiało. To jest właśnie prawdziwa kosa trilowca. Można... W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? Ja to nie pod Grunwaldem walczyłem, ale jedno za wino brałem. A chrzest Polski? Chyba 955. No, 10 lat do przodu, 966. Pierwsza wojna światowa w którym roku? Zaczęła się w 14. Bardzo dobrze, tak, to akurat dobrze. Słuchaj, ile ci kosztował outfitik? Hełm był zrobiony z wiadra. Okej, okay, z wiadra. Złoty. A wcześniej wiadro do czego było używane? Nie był używany, kupiłem nowe dla... A, nowe postawiłem. Wiaderko, okej. Okay. Słuchaj, a znasz jeszcze jakieś takie tańce drillowe? Macie to w Jerozolimie? No właśnie, nie macie. Kiedy za dużo Fortnite'a pograsz. I teraz ja jeszcze. Dziękuję bardzo. Oceniajcie, który taniec najlepszy. To jest Bai Wuxiang z serii Human Official Blessings. Jeszcze raz, Bai Wuxiang? Tak, okay, z dobra. Human Official Blessings. Xielian z serii Tiangwen Sifu. Czekaj, na spokojnie. Czego byście nigdy na siebie nie założyły tak w dniu codziennym? To ja bardzo nie lubię odkrywających rzeczy, więc coś, co ma większy dekolt lub odkrywa brzuch, to już totalnie nie. Znaczy, nie wiem, techa, bo nie umiem wystylizować techa. Podziwiam osoby, które... Właśnie podziwiam za to, że ktoś umie wystylizować techa, bo właśnie. Mi to nie wychodzi w ogóle. No, bo ja na przykład mam tylko techa. Co byś mi tutaj jeszcze poleciła, żebym tak bardziej urozmaicić ten mój strój? Może jakąś czapkę, może właśnie jakiś sznureczek? Czapkę, najlepiej czapkę. Jakąś taką. Taką na przykład. Mogę pożyczyć? No to dawaj. Nie. Jak oceniacie? Idealnie. Czekaj, bo tu twoje włosy wszędzie. Chyba. Ej. To Anna Henrietta z Wiedźmina 3. Okej. Okay. Ile kosztowało? No, prawie 3000. 3000 zł. Dobra, tak. Czekaj, ty... Mogę się mylić. Nie jestem obeznany bardzo. Czy Yennefer? Nie. Siana. Siana, siostra, okay. Siostra tutaj. Czy ty też jesteś z uniwersum Wiedźmina? Tak, jestem z uniwersum Wiedźmina, jestem Jorvetem, jestem dowódcą Skoyatel, czyli komanda elfów, które walczą o wolność i nienawidzą Temerii. I tak mój strój był drogi, i tak był na konkursie w zeszłym roku i jest objęty tajemnicą, ile kosztował. Serio? Nie możesz powiedzieć? Nie mogę powiedzieć. Ale powyżej 3000? Trochę niżej. Dobra, to ostatnie jeszcze, jakbyś powiedział jedno zdanie w stylu twojej postaci. Stąpasz po cienkim lodzie, Wiedźminie. Bardzo cienkim, więc uważnie dobieraj słowa. Nigdy ci nie wybaczę. Vernon Roche! Dobra. I to jest prawdziwy merch. Zapraszam schodki. Nie jest sponsorowane przez Rockstara. W ogóle nie zarabiam tych pieniążków. I co, woli no dobra. Dobra, a jakbyś się ze mną przywitał w stylu twojej postaci, to jakbyś to zrobił? Jebać Arasakę! Jebać Arasakę! Pry, pry. Jesteśmy postaciami z League of Legends.
wypowiem się za siebie, buty były za darmo i spodnie też były za darmo, a reszta około 200 mi wyszło. Okej, okay, a jakbyś mi polecił jakieś ćwiczenia na sześciopak? Pisz sobie ćwiczenia Bruce Lee. Bruce Lee był mistrzem sześciopaka, miał mięśnie twarde jak cegła. Ty wykonujesz trening Bruce Lee? Owszem. Okej, okay, tak. Dobra. Największy idol. A bijesz tak samo jak on? Jeszcze nie. Ale trenujesz też? Każdy powinien trenować to. A jakbyś się przywitał ze mną w stylu twojej postaci, to jakbyś to zrobił? Przywitałem się. A, dobra. A wiecie, jak ja się witam w mojej postaci? A jaką postacią jesteś? Drillowcem. Okej. Okay. To parowie tak. Krr, pa, pa. Aha. Fajne? Świetne. Ile twój outfit kosztował, bo jesteś Sauronem, tak? Dokładnie. No, to ile kosztował? Zależy, kto to będzie oglądał. Jeżeli moja rodzina, to 100, a jeżeli nie rodzina, 1800. 1800, okej. Okay. Czego byś się nie założył, jeżeli chodzi o cosplay na przykład? Pokojówek. Tego bym nie założył. Nie założyłbyś? W życiu nie. Za żadne pieniądze? Za nie. Daję ci 2 koła i mówię, dawaj za pokojówkę. Nie, dziękuję. Za mało. Nie. 5 koła. Też nie. Odpada na pewno. 10 koła euro. Też nie. Stary, za 10 koła euro? Nic nie jest w stanie kupić mojej godności, żeby ubrać w ten strój. A jakbyś był w sukieneczce, ale w masce? W życiu nigdy. Dobra, wakacje w Dubaju, 5-gwiazdkowym hotelu, 30 koła euro. Też nie. Ja za 30 koła euro bym praktycznie zrobił wszystko, naprawdę. Piszcie w komentarzach, co powinien zrobić za 30 koła euro i nie piszcie mi, żebym zrobił teledysk z gangiem Albanii. Bo Popek zawsze mówił, zróbmy teledysk za 30 koła euro.